Głównie Maciek będzie pierwszym tutaj widzem na tym odcinku. Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś spotykamy się z taką pozycją Maglego Disney Księżniczka, czyli nową pozycją od wydawnictwa Amit i jest to całkiem nowy świat, można by rzec, z który weszli. Znaczy mianowicie chodzi mi o to, że jeszcze nie wydali chyba, jeżeli pamięć mnie nie myli, z zestawami, przynajmniej nie w ostatnich latach, zestawami właśnie tego typu księżyczek z Lego, tych księżniczek Princess serii, tak? Świat księżniczek. No i jest to tutaj coś, co pewnie wiadomo, głównie Maciek będzie pierwszym tutaj widzem na tym odcinku. Mam nadzieję jednak, że oglądacie ze mną tą recenzję i że was ta pozycja ciekawi. Moim zdaniem naprawdę jest się czym zainteresować. Spod tego szyldu wyszły trzy takie książeczki. Także no, jeżeli was świat wkręci, jak najbardziej można w niego sobie wejść. W książeczce mamy tutaj zestawik, który jest zaplombowany tak jak zawsze i na początku już książeczki znajdujemy, znaczy jak zawsze, od niedawnego czasu tak jest zaplombowany. I na samym początku wita nas w książeczce właśnie instrukcja. Pomóż Kopciuszkowi zbudować nowy domek dla mysiej przyjaciółki. Ponieważ tak, w zestawiku mamy tutaj, jak widzicie, taką myszkę słodziutką, trochę myszka, czasem jest to chomiczek w wersji Lego, zależy jak to nazywają. No i my sobie teraz to na waszych oczach ze speedbuildujemy. Zestaw całkiem sporo, nie tylko do mojego miasta. W ogóle z ładną ozdobą nawet na półeczkę, niezależnie od tego, jakiej płci jesteście. Nie tracimy więc czasu i zbudujmy sobie to. Zestaw wygląda w ten sposób, ale do niego wrócimy sobie jeszcze za jakiś czas. Jest fajny, nie ma co. Jeśli chodzi o samą książeczkę, to tak jak mówiłem, wiadomo, jej targetem są oczywiście dziewczynki. Natomiast może to być trochę błędne myślenie, gdyż naprawdę książka, no moim zdaniem, nie tylko dla zestawu, no jest tutaj ciekawa, może być dla każdego. Opowiada ona o tym, że gdy Kopciuszek siedział w swoim pokoju, nagle zauważył biegającą myszkę. I ta właśnie myszka jest tutaj głównym bohaterem tego całego zamieszania, tego zestawu, tejże książeczki. Całość bazuje tutaj na postaci Kopciuszka i rzeczonej myszki. Zaczyna się taką fajną, sprawną historią, bajką wręcz i oczywiście jest tu nawiązanie do zamku, który nam się tutaj pojawia z zegarem. Zegar bardzo fajna w ogóle rzecz w tym wypadku, do mocków czy w ogóle. Książeczka oczywiście nie bazuje tylko na Kopciuszku, bo byłoby to zbyt monotematyczne na jedną książeczkę. Pojawiają więc się też inne jak Arielka. Bardzo barwne jest to wszystko, co jest niesamowicie fajne, bo to jest jedna z bardziej kolorowych pozycji książeczek od Amitu, jakie ja miałem przyjemność widzieć. Same zagadki to już amitowska klasyka, tak? Czyli połącz kropeczki, numerki, kolorowanki, kolejne bajki nam się tu oczywiście pojawiają, też inne, znaczy w sensie inne, a nie, to dalej jestem, musimy powiedzieć inne bajki i podać nazwę, ale to jest dalej to samo. Tutaj są też prezentacje zestawów w wersji jakby rysowanej, co mi się zawsze podoba. Niesamowite jest, że oni potrafią tak to ładnie narysować. Jest to świetne, ja zawsze lubię w ogóle prezentacje samych zestawów, a tutaj jest to wykonane tym bardziej ładnie i świetnie. Labirynty to jest też coś, co zawsze mamy w tych książeczkach. Jeszcze więcej zagadek, jeszcze więcej uniwersów. Tu akurat mamy Aladyna, niesamowicie ciekawe latające dywany. Tutaj mamy, nie wiem jaka to bajka, ale konika grającego z dziewczynką jabłkiem. Ciekawy motyw. Kłopot z karetą, mówię, cały czas klasyki tutaj mam amitowskie i nawiązania do naszego zestawu. Piękna i bestia. Także jak widzicie, komiksy również tutaj są. Jak widzicie, jest tu nawiązań pełno do bajek. O, Mulan, proszę bardzo. Jeżeli jesteście więc fanami, fankami bajek, jak najbardziej jest to książeczka dla was. Mega kolorowa, fajne zagadki. Dodatkowo wszystko to jest naprawdę bardzo fajne, oczywiście cenie. Więc jeżeli lubicie bajki, jak najbardziej myślę, może to być pozycja dla was. Niesamowicie, mówię, kolorowa jeszcze raz. Niesamowicie ciekawa, jeżeli jesteście właśnie fanami tutaj disneyowskich bajek, bo oczywiście ograniczamy się tutaj tylko do disneyowskich księżniczek tylko i wyłącznie. Także sama książeczka może dostarczyć wam wielu godzin naprawdę fajnej zabawy, przeglądania, rozwiązywania quizów, zagadek i tak dalej. I to mówię niezależnie od płci. Wszak nawet ja, będąc mały, oglądałem wszystkie te bajki Disney.
Disneya, tak? Także ja sobie tą gazetkę zostawiam, bo czemu by nie, prawda? I przejdźmy sobie teraz do tej rzeczy, która was ciekawi najbardziej. Nie oszukujmy się zawsze w pozycjach, a mi tu ciekawi was najbardziej zestaw. Nie oszukacie mnie, że jest inaczej, więc przejdźmy sobie teraz do niego. Zestaw bowiem, jak już mówiłem, najciekawszym jego elementem jest tutaj zegar. Mamy również tą myszko, chociaż mówię, czasem jest chomiczkiem. W jednej innej książeczce jej była chomiczkiem, tak? A teraz nagle jest myszką. No oczywiście tak się nabijam troszkę, ale no spójrzcie, taki ładny ten myszor, całkiem z dziurką na kokardkę ewentualną, którą zresztą też w tym zestawie mamy. Ma on też, ma kawałek, ma on, ma ona kawałek serka, tak, który tutaj widzicie na załączonym obrazku, który sobie gdzieś tu leży. Sam konstrukt wygląda w ten sposób. Jest skomplikowany zameczek, gdzie tą myszkę pozwolę sobie położyć. Jedyne, co moim zdaniem, to jest moim zdaniem właśnie jedyne, co miałem powiedzieć, błędem. Bo tak naprawdę ta myszka nam się tu nie wszczepi przez ten element bezstudowy. To zdecydowanie lepiej, gdyby ten element w jakże ciekawym kolorze, co doceniamy oczywiście, drogi Amicie, był z tym stodzikiem jeden na środku, żeby ta myszka tutaj mogła się wszczelić. Tymczasem my jej nie mamy kompletnie, no tu się może zmieścić. No ale tutaj już do przodu chyba nie wejdzie, czekajcie. No, bo te boczki dokładnie nam uniemożliwią, albo ja po prostu mam takie... No uda się... No nie, nie uda się, chyba że tyłem. Nie, też nie wiem, może ja po prostu mam takie paluchy niezdarne. Zameczek od tyłu wygląda tak. Ten właśnie kolor niebieski jest to bardzo ciekawy, rarytasowy wręcz element. Czasem w klasikach możemy tylko takie fajniejsze kolorki dostać, ale to klasik nie jest. Tutaj te pozłacane. Dynia taka trochę halloweenowa, nie? Aczkolwiek no oczywiście nawiązuje do bajki, więc nie jest to halloweenowy żaden zestawik, ale gdybyśmy chcieli, może być. I mówię, najciekawszy element tutaj przedstawiony to jest ten zegar. Jakże ładny, jakże fajnie wykonany, oczywiście nawiązujący do bajki o kopciuszku, wskazujący tutaj za 7-12, ale do mocków, do wszystkiego naprawdę może to się fajnie sprawdzić. Niesamowicie wręcz. Więc fajny, prosty zameczek z myszką i tak dalej. Natomiast bardzo fajna, moim zdaniem, właśnie prosta konstrukcja. Warto ją nabyć. Nie warto tu się zrażać, że wiecie, że to są księżniczki i tak dalej, bo no naprawdę, moim zdaniem, świetna sprawa. W mieście to się na pewno znajdzie. Także to jest najlepsza pozycja Amitu, którą biorę sobie na priorytet tych recenzji z najnowszego Haula. Nie wiem, czego widzieliście. Świetna jesień, jeżeli chodzi o wykonanie Amitu. Dużo odważnych pozycji, właśnie takich jak księżniczka. Dużo przepięknych pozycji, które również długo będą recenzować. Więc naprawdę, co jesień nas Ami zaskakuje fajnymi właśnie tutaj niespodziankami, jeżeli chodzi o ich repertuar, ale w tym roku się wyjątkowo na tą jesień moim zdaniem postarali. Także bądźcie ze mną, bo wkrótce więcej recenzji właśnie z ich stajni. No, wam polecam iść do kiosku, jednak rozważyć zakup tej książeczki, bo naprawdę, no moim zdaniem jest po prostu fajna i są to bajki disneyowskie, niezależnie od waszej płci, chociaż wiadomo, że głównie tu dziewczynki pewnie już teraz ubierają się, by iść do kiosku. No i Maciek. Tak, Maciek myślę, że już dawno mam w kiosku już, prawda, prenumeratę wykupioną na wszystkie Friendsy i tak dalej. Dzięki za kolejny wspólny odcinek na moim kanale. Widzimy się już oczywiście wkrótce w kolejnych, także do zobaczenia. Bye!